dzisiaj chciałam nagrać dla Was filmik o tytule Ulubieńcy miesiąca kwietnia. I z góry Was strasznie przepraszę, bo po prostu ten filmik będzie podzielony na dwie części, dlatego że to jest pierwszy mój filmik tego typu, typu Ulubieńcy miesiąca, więc nazbierało się tego troszkę i nie zmieszczę się po prostu w 15 minutach. Więc może przejdę do rzeczy. Zacznę od pielęgnacji. Pierwszym moim ulubieńcem miesiąca będzie krem do twarzy firmy L'Oreal. To jest Triple Active Dzień do skóry normalnej i mieszanej. Tak on wygląda. Powiem Wam, że używam tego kremu przed makijażem, pod makijaż. I to jest chyba najfajniejszy krem, jaki do tej pory używałam, dlatego że on bardzo szybciutko się wchłania w skórę i co najważniejsze, nie pozostawi na niej takiego tłustego filmu, więc po prostu podkład później ładnie się rozkłada. Faktycznie on nawilża, więc po prostu duży plus za to. On kosztuje około 19 zł i chyba mogę go śmiało Wam polecić. Drugim produktem z pielęgnacji będzie tonik do twarzy, to jest Sanctuary. On jest dostępny w UK, w Butsie, ale ja ten tonik kupiłam na Allegro. Na wizerzu miał bardzo dobre opinie i na próbę kupiłam sobie 50 ml. Na pewno kupię teraz większe opakowanie, dlatego że ładnie tonizuje, nawilża faktycznie tą skórę, bo to jest typowy tonik nawilżający. Ma fajny, delikatnie kwiatowy zapach. I ogólnie jestem bardzo z niego zadowolona. Mogę go Wam szczerze polecić, ja go kupiłam na Allegro za około 4 zł z przesyłką, nie pamiętam, niestety. W każdym razie jest bardzo fajny i polecam szczerze. Kolejnym produktem z pielęgnacji będzie Chapstick, pomadka ochronna do ust. Ja ją kupiłam w Pepco za 3 zł z groszami. To jest pomadka Chapsticka z serii All Natural. Tutaj jest napisane po angielsku, że ma unikalną, nawilżającą formułę i 100% naturalnych składników. I za to bardzo duży plus. Kolejny plus to jest to, że ona uratowała moje usta, ponieważ miałam bardzo duży problem z ich przesuszeniem, ze złażącymi skórkami. I ta pomadka faktycznie zlikwidowała te wszystkie przykre objawy, więc szczerze Wam polecam tą pomadkę Chapsticka, pokażę ją jeszcze raz. Dobrze. Teraz takim kolejnym produktem z pielęgnacji będą krople do oczu ze świetlikiem. Ja ich używam zaraz po demakijażu, dlatego że wiadomo, że kosmetyki bardzo podrażniają oczy, szczególnie właśnie oczy. Też jakieś tam gorsze oświetlenie, siedzenie przy komputerze. I jest dużo takich czynników, przez których moje oczy są zaczerwienione, przemęczone i rano, nawet kiedy się budzę, mam duże problemy z nimi i taką mam suchość w oczach. A te krople, kiedy używam ich zawsze po makijażu, one po prostu wszystkie te objawy likwidują i ja wstaję rano po prostu z wypoczętymi oczami. Więc szczerze polecam, one w aptece są dostępne za około 8 zł i sądzę, że to jest naprawdę produkt warty uwagi. Następną rzeczą będzie maseczka nawilżająca do twarzy, zakupiona w Rossmanie. Jeszcze trochę jej mam. To jest Laura Conti Therapy Face Care, maseczka nawilżająca ogórkowa. Tu pisze jeszcze, że ma witaminy A, E i C i aloe vera. Ekstrakt z aloesu. W każdym razie to jest chyba najlepsza maseczka nawilżająca, jaką ja do tej pory używałam. Używałam wielu maseczek i miałam okazję wypróbować kilka firm z bardzo wysokich półek, ale ta maseczka kosztuje około 3 zł, tak z
tego co pamiętam, ja ją chyba kupywałam na promocji. Za 2 z groszami na pewno. Ale w regularnej cenie to nie powiem Wam, po prostu nie pamiętam. Maseczka jest bardzo fajna, nawilża, jest do każdego typu cery. Jeśli macie problem na przykład po długiej podróży z przesuszoną skórą, po tym okresie grzewczym, ja zawsze mam problemy z cerą, właśnie z dużym przesuszeniem i muszę ratować się często maseczkami. I to jest maseczka, która naprawdę mi pomogła. Ja widzę, jak moja buzia dochodzi po prostu do siebie. Używałam ją kilka razy do tej pory i jestem bardzo zadowolona i będę ją kupować po prostu do użytku 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu. Szczerze polecam, bardzo fajna. Kolejną rzeczą będą takie 2 gąbeczki. To są gąbeczki do mycia buzi. Ta jest po prostu taka miękka do zmywania makijażu, czy tam mycia buzi, zmywania sobie maseczek. Bardzo fajna gąbka. A ta biała jest do peelingu twarzy. Ona jest taka twarda, ale po namoczeniu robi się miękka. Te gąbki można, tą gąbkę do mycia twarzy można kupić w Rossmanie za około 3 zł, ale radzę Wam się przyjść po tych wszystkich tanich sklepikach, dlatego że ja te 2 gąbeczki, zestaw dwóch, kupiłam w chińskim centrum handlowym za około 2 zł. Zestaw 2 gąbek i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Oglądałam dużo recenzji na temat gąbek, ale i tak nie byłam przekonana do końca. Któregoś razu zakupiłam je. Skusiła mnie właśnie ta cena i powiem Wam, że jestem strasznie zadowolona i szczerze Wam polecam. I ta do peelingu to jest po prostu coś wspaniałego. Ja teraz nie muszę, nie mam potrzeby po prostu kupywać sobie peelingu. Wystarczy, że ją namoczę, namożę troszeczkę żelu do zmywania na twarz. I tą gąbeczką wykonujemy sobie peeling twarzy, super, po prostu świetne. Szczerze polecam. Teraz kolejnym produktem z pielęgnacji będzie rzecz, którą po prostu niechcący wyrzuciłam, więc wkleję Wam zdjęcie. Znaczy wyrzuciłam puste opakowanie, bo mi się skończyło. Będzie to płyn micelarny z Bourjois, ten taki fioletowy. On jest dostępny w Rossmanie za regularną cenę 15 zł. Ale na promocji można kupić go za 9. I to jest, ja go sobie mogę porównać z płynem micelarnym z Vichy. Sądzę, że to jest właściwie jego tańszy odpowiednik. Jest naprawdę bardzo dobry, usuwa cały makijaż, wodotworne kosmetyki. Po prostu naprawdę szczerze mogę Wam go polecić. I tutaj wkleję dla Was zdjęcie. Kolejnym produktem, który też zaliczę do pielęgnacji, będzie to żel do rąk antybakteryjny. Wiecie co, ja go zawsze mam w torebce i zawsze kiedy jem gdzieś na zewnątrz, czy jestem z dzieckiem na spacerze, po prostu ten żel to ja się bez niego nie ruszam. Smaruję go sobie w rączki po prostu, bez użycia wody i bakterie po prostu, one są unieszkodliwione. Praktycznie wszystkie bakterie. Ten tutaj ma jeszcze jakiś ekstrakt z aloesu, witaminę B5, także po to, żeby nam tak bardzo dłoń nie wysuszyło. Bardzo fajna rzecz, szczerze Wam polecam, przydaje się na pewno. Teraz będą 2 rzeczy z pielęgnacji włosów. Zacznę od tego, że ja używam jedwabiu do włosów, dlatego że włosy męczę, farbuję i cuda z nimi robię, więc cały czas muszę po prostu używać czegoś, co je będzie wspomagało przy odbudowie. Używałam jedwabiów z Biosylka i z tego Chi, ale znalazłam bardzo tani jedwab. To jest Natura Silk, produkuje go Marion, tak. On kosztuje około 5 zł. Ja Wam pokażę go bliżej. I mogę go porównać, zupełnie robi to samo, co tamte droższe jedwabie. Tu jest, zobaczę, czy jest tu napisane, ile ma mililitrów. Może tu gdzieś na opakowaniu. 15 ml. On wystarcza na bardzo długo. Fajny jedwab. Bierzemy sobie taką większą kroplę na ręce.
wcieramy w ręce i zawsze na mokre włosy i nigdy od ich nasady, bo to nam strasznie przytłuści. Tak mniej więcej od tej długości do końcówek i wcieramy szczególnie go w końcówki. Później suszymy, układamy normalnie włosy. Bardzo fajna rzecz, bardzo się przydaje i faktycznie poprawia kondycję włosów. Polecam, niedrogie, także sądzę, że warto wypróbować. Następną rzeczą też do pielęgnacji i już w zasadzie ostatnią rzeczą z pielęgnacji będzie Iron Spray. To jest Iron Spray Pro Salon Professional. Polska naklejka. Jest napisane dwufazowy płyn do prostownicy. Ja ten płyn kupiłam w sklepie kosmetycznym. W sklepie fryzjerskim. Przepraszam. W sklepie fryzjerskim i zapłaciłam za niego 25 zł. Sądzę, że po prostu to chyba zależy od w jakim sklepie kosmetycznym go fryzjerskim go kupujemy. Bardzo fajny płyn pod prostownicę. Spryskujemy go, ja używam go także nie bezpośrednio na włosy, dlatego że on wtedy jest zawsze przetłuści, więc wszystkie te płyny dwufazowe pryskam na ręce i dopiero nakładam produkt na włosy. I szczególnie uwzględniam końcówki, dlatego że końcówki na szycie się przesuszają. To jest płyn, dzięki któremu ja mogę sobie spokojnie dalej zapuszczać włosy i nie martwić się o to, że muszę je częściej podcinać, czy chodzić na więcej zabiegów, nie wiem, do fryzjera. Bardzo dobry płyn, ma filtry UV, prowitaminę B5, szczerze polecam. To chyba jeden z najlepszych płynów pod prostownicę, jakie używałam jeszcze. Cena 25 zł, sądzę, że to nie jest dużo, dlatego że ten płyn jest bardzo, bardzo wydajny. Ja mam go chyba pół roku, jak nie dłużej. Ale naprawdę bardzo, bardzo dobry płyn, szczerze polecam. No i to będą chyba wszystkie produkty z pielęgnacji. Teraz zapraszam Was serdecznie na część kosmetyczną.